Rozmowa dnia. A gościem Sygnałów Dnia jest pan poseł Paweł Poncyljusz, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Klub Parlamentarny. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani. Witam państwa. Panie pośle, dosłownie godzinę temu, tak, spoglądam na zegar, godzinę temu pan poseł Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości mówił na naszej antenie, że spodziewa się, iż opozycja nie będzie chciała wziąć na siebie odium tego, który blokuje KPO i będzie głosować za nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma otworzyć drogę do wypłaty środków dla Polski. Jest stanowisko Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie już? Jest jasne, że pan poseł Fogiel kłamie, bo dobrze wie, że hamulcowym całego procesu zaakceptowania KPO dla Polski to jest winny i Zbigniew Ziobro i cały obóz koalicji Zjednoczonej Prawicy, dlatego że przypominam, że pieniądze z KPO powinny spłynąć do nas w czerwcu, lipcu 2021 roku. To jest półtora roku. Tyle czasu przez Prawo i Sprawiedliwość, a nie przez opozycję, tych pieniędzy w Polsce nie ma. I myśli pan, że te rezolucje w Parlamencie Europejskim, wezwania do tego, żeby blokować środki, groźby, że komisja zostanie odwołana, kiedy środki dla Polski zostaną uruchomione, myśli pan, że to wszystko nie miało w ogóle żadnego znaczenia? Miało znaczenie to, że od półtora roku rząd nie może wypełnić zobowiązań, jakie sam złożył przed Komisją Europejską. Między innymi miał poprawić prawo odnośnie właśnie sytuacji praworządności w Polsce, Sądu Najwyższego, niezawisłości sędziów i wiemy dobrze, że takie deklaracje premier Morawiecki złożył, co spowodowało, że pół roku temu mieliśmy nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, gdzie znowu opozycja mówiła, że to jest niekonstytucyjne i pomimo tego, że to zostało przyjęte, to Komisja Europejska tego nie zaakceptowała i stąd nowa zmiana, ale przypominam pani, że już miesiąc PiS tańczy wokół tej ustawy, bo przecież to już w grudniu można było zrobić, ale wtedy okazało się, że po pierwsze Zbigniew Ziobro dość zasadniczo 13 grudnia ustawa wpłynęła do laski marszałkowskiej, później były święta, nowy rok. No nie, ale mieliśmy wystąpienie prezydenta Dudy, który powiedział, że on sobie nie życzy takiej zmiany i że z nim nie konsultowano tego, co przywiózł panie premier Morawiecki. Panie, a jaka jest państwa decyzja w tej sprawie? Znaczy nie, no my będziemy to, nie będziemy przeszkadzać w tym, co to znaczy? Żeby... To znaczy głosować... Nie wiem, jeszcze decyzja, dzisiaj klub jest rano, więc będzie decyzja, czy głosuję, czy się wstrzymuję, bo to tak naprawdę głos wstrzymujący wystarcza, bo wtedy PiS ominie sobie Ziobrę, no bo powiedzmy sobie uczciwie, po prostu obóz Zjednoczonej Prawicy na sali sejmowej w tej kwestii nie ma większości. Nie ma większości, bo brakuje posłów Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski. Choć oczywiście, jak się więc gdyby tego mieli partii politycznych, to można odnieść wrażenie, że większość jest potężna, bo wszyscy mówią, że no prawie znowu, wszyscy... Znowu, wie pani, tylko że akurat KPO. Ja nie jestem w Komisji Sprawiedliwości, ale no te odpryski, które do mnie docierają, no to wygląda na to, że wszyscy eksperci znowu dość krytycznie ocenili te zmiany. No ale są też pozytywne wpisy ze strony komisarzy, którzy mówią, że ta ustawa wyczerpuje te oczekiwania związane z kamieniem milowym dotyczącym jedną rzeczą, pani redaktor, jest wypełnienie tych kamieni milowych pod tytułem ucywilizowanie całego systemu prawnego w Polsce, jeśli chodzi o sędziów, a drugą rzeczą jest to, że dzisiaj tą Izbą Dyscyplinarną ma być Naczelny Sąd Administracyjny i to między innymi eksperci w Polsce mówią, że jest w ogóle, że tak powiem, pomieszanie z poplątaniem. I oczywiście z punktu widzenia jedni komisarza tak, europejskiego, mówią, wie pani, no zawsze znajdzie się ktoś, kto jest, no ale jeżeli pani Manowska, która jest przecież, no trudno ją podejrzewać, jakieś sympatie wobec opozycji. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Jeżeli nawet ona w debacie poddaje pod krytykę i mówi, że to jest niekonstytucyjne, no to ja zakładam, że to pokazuje pewien dalsze takie Liczy się pan z głosem pierwszej prezes Sądu Najwyższego? Nie, ja tylko pani mówię, że jeżeli nawet różnego rodzaju wysocy funkcjonariusze państwowi nominowani przez Prawo i Sprawiedliwość mają obiekcje wobec tego, czy jest to
konstytucyjne, to jest to rzecz, którą Prawo i Sprawiedliwość powinno brać pod uwagę. Ale my jesteśmy dzisiaj w sytuacji krytycznej, że pieniędzy z KPO nie ma od półtora roku. Ceny na przykład usług budowlanych czy materiałów budowlanych wzrosły przez ten czas co najmniej o 30%, co oznacza, że o te 30% mniej dróg, mniej tych ale przedszkoli pośle, będzie można zrobić, bloków szpitalnych i tak dalej. O państwa aktywności na forum Parlamentu Europejskiego, bo kilkadziesiąt debat, kilkanaście co najmniej rezolucji, w tym wprost grożenie Komisji Europejskiej dymisją za, nawet zaczęto zbierać podpisy pod dymisją, pod odwołaniem Komisji, pod wnioskiem o odwołanie Komisji Europejskiej, jeżeli pieniądze dla Polski zostaną uruchomione. No przecież państwa posłowie w tym uczestniczyli. No tak, ale wie pani, to no, ale jest to tak, pan że... nie widzi związku? Że tutaj pan mówi, wszyscy chcą KPO, a w Parlamencie Europejskim państwo mówią, tylko spróbujcie wypłacić Polsce. Pani redaktor. To was odwołamy. Przecież opozycja jasno i głośno, bezpośrednio informowała rząd, że tego tak nie pozostawi przy łamaniu prawa, łamaniu kołem środowiska sędziowskiego, prześladowaniem tego środowiska sędziowskiego, które nie państwo jest... Państwo nie chcieli wypłaty nie, KPO. Nie, my chcemy wypłaty i znaczy, najpierw parę państwo dowodów. Chcą co innego, nie. A później KPO. Ale niech pani pozwoli tylko dokończyć, bo pani przerywa wątek, który jest moim zdaniem istotny. Ziobro i Prawo i Sprawiedliwość zniszczył system prawny w Polsce tylko po to, żeby mieć instrumenty do ręcznego zarządzania sądami. Opozycja od samego początku mówiła, łamiecie prawo w Polsce, łamiecie konstytucję, ale też łamiecie standardy europejskie i będzie z tego powodu kłopot. Jeżeli PiS wypuścił dżina z butelki i zaczął taką... Ale ten kłopot, przepraszam, generowali. Zaczął taką całą... Znaczy, to, no, przepraszam, czy to opozycja zmieniała prawo tak, nie, żeby sędziów można było odsądzać od czci i wiary? W postaci posłów wybranych z listy Koalicji Europejskiej, w tym posłów Platformy Obywatelskiej, głosowała i popierała rezolucje wzywające Komisję Europejską do blokowania środków przeciwko do Polsce. Do momentu, kiedy nie będą naprawione stosunki. Czyli państwo się chcieli blokować nie, te nie pieniądze. Chcieli. Nie, no pani redaktor dobrze wie, że gdyby to tylko wynikało z nawoływań opozycji, ale znaczy to, nie wiem, kilkunastu rozumiem, posłów państwo Platformy. Nawoływali. Ale pozwoli mi pani skończyć. No jak pani chce tak, jak pani tak twierdzi, no to musi ale pani ja z tym pytam. Pozostać. Znaczy ja tak nie uważam. Uważam, że zniszczyło prawo w sprawie sądów, PiS zniszczył prawo w sprawie sądów, połamał i standardy demokratyczne, które są uznawane w Unii Europejskiej i te standardy, do których byliśmy przyzwyczajeni w Polsce i jak widać również standardy konstytucyjne i to było początkiem całego procesu, a potem to już pani niczego nie zatrzyma, bo czy to będzie poseł Platformy Obywatelskiej, czy to będzie poseł niemiecki, holenderski czy francuski, którzy będą na arenie Parlamentu Europejskiego zgłaszać pewne uwagi, tak jak zgłaszają uwagi wobec ale Orbana. Uwagi, i szkoda, pośle, że, szkoda, że uwagi, Polska jest niepewne, takim nieznośnym dzieciakiem w instytucji, przed instytucjami europejskimi. Szkoda, że nas szturchają, tak jak samo jak Węgrów, ale to jest zasługa rządu Morawieckiego i decyzji jak politycznych pamięta, Prawa i Sprawiedliwości, Kataru nic więcej. Nie szturchają, bo trzeba było kilka reklamówek euro to przywieźć. Prawda. Znaczy, to prawda. I wtedy pani, nie szturchają, bo była też do UEFA, jest ta pod, do UEFA pod też przyznała, chodzi, przyznała nie chodzi Katarowi, teraz o UEFA, Katarowi chodzi o działania możliwość. Parlamentu Europejskiego. Zgoda, no. Ale to, panie pośle, przepraszam bardzo, ale to po co pana koledzy klubowi partyjni przyłączali się do tych głosów wzywających do blokowania środków dla Polski. W jakim celu? Ale myśli pani, że ale nie, głos ale, ale nie. Ja wtedy, nie, znaczy ja nie oceniam wagi tego głosu. Pytam no, się no w to, jakim no celu. To, no właśnie. I to jest moim zdaniem kluczowa rzecz. Ale nie, ja pytam kluczowa o motywację. Dlatego, że, pytam o motywację. Że dzisiaj jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość, rząd Morawieckiego nie zmieni niczego w Polsce na lepsze pod wpływem nawoływań opozycji, on potrzebuje takiego silnego mechanizmu, jakim są instytucje europejskie. Morawiecki nie słucha opozycji. Nie słucha Poncyliusza, Budki, Leszczyny, Szłapki, Nowackiej, Lubnauer. Słucha tylko i wyłącznie silniejszego. Tym silniejszym dzisiaj w naszej czyli rzeczywistości jest tylko Unia Europejska. Żeby, nie, my tylko mówiliśmy, że Polsce, nie przejdą tak? takie oszustwa jakie, i takie kugle
żeglarstwa, jakie uprawiał Morawiecki przed... Jaki jest powód, że nie można łamać prawa w Polsce. I nie może być do tego, żeby blokować środki dla Polski? Nie może być tak, żeby w jednym z krajów Unii Europejskiej łamać standardy Unii Europejskiej. I o to naszym posłom chodziło i o to nam dzisiaj chodzi. I mówiliśmy Morawieckiemu, że nie przejdą te oszustwa, które wykonywał z Komisją Europejską przy tańcu o praworządność z przy KPO. To Morawiecki w 2020 roku zgodził się na klauzulę praworządności. Pan poseł Paweł Poncyliusz z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Klubu Parlamentarnego jest gościem Sygnałów Dnia. Ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Panie pośle, jest jeszcze jedna sprawa, którą zajmuje się parlament. Sprawa dotyczy wpływów Federacji Rosyjskiej, jakie miała tutaj mieć w ciągu ostatnich czterech kadencji, prawda? Bo niespełna dwie kadencje Prawa i Sprawiedliwości, dwie kadencje Platformy Obywatelskiej, więc razem cztery. Dlaczego państwo nie chcą tej komisji? To jest komisja weryfikacyjna, o niej mówię. Mówi pani teraz o Sejmie, nie, bo żeśmy przed chwilą rozmawiali o Parlamencie Europejskim. Bo wiemy dobrze, że to ma być tylko i wyłącznie taka pałka na opozycję w ostatniej fazie tej kadencji. No niczego więcej. Znaczy, jeżeli... Bo przypominam pani, z czego wynika początek tej całej dyskusji. Zarzut wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości, że za ich udziałem nagle wzrosły na rynku krajowym bardzo wysoko ceny energii elektrycznej, wzrosły ceny węgla, już nie mówię o całej zawierusze z węglem rosyjskim, w embargu na węgiel rosyjski, co też wygenerowało dzisiaj dużo wyższe ceny węgla, również polskiego na rynku. I to była przyczyna pierwotna, to znaczy myśmy jako opozycja oskarżali rząd. Nie trzeba było nakładać embarga na węgiel rosyjski? Moim zdaniem nie w tak szybkim tempie, ale ja to już powtarzałem 50 razy. Niech pani zauważy, że Obajtek dalej importuje ropę z Rosji, bo to jest spółka Skarbu Państwa, to tu można importować pewne rzeczy z Rosji. Obajtek również importował w zeszłym roku papier do drukowania gazet, które kupił Polska Press, też z Rosji. Czyli mamy równych i równiejszych. Tam, gdzie mamy firmy Skarbu Państwa, to tam można importować z Rosji, a tam, gdzie mamy prywatne, no dobrze, ale panie pośle, dlaczego tej komisji państwo pani nie pytała chcieli? Mnie o ten węgiel, więc dlatego musiałem to rozwinąć. A teraz wracając do tego. My chcieliśmy wiedzieć, co rząd zrobił, żeby cywilizować ceny energii w Polsce. Bo wiemy dobrze, że na jesieni zeszłego roku ceny energii na polskiej giełdzie wystrzeliły nieuzasadnienie, chyba że potraktujemy jako uzasadnienie pazerność spółek energetycznych, które są w gestii Skarbu Państwa. Bo ceny, które wzrosły w ciągu roku z 400... Panie pośle, ja przepraszam bardzo, ale to słowo, od tego się zaczęło. Zaczęło się jednak od zapowiedzi pana premiera, dziś przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska, który mówił, że zostały ujawnione przez tygodnik Newsweek niesamowite dokumenty, zeznania człowieka, który zeznawał, to był były współpracownik pana Falenty, i że wobec tego trzeba powołać komisję śledczą. No, wtedy to ogłosił Donald Tusk i wtedy żądał tej komisji śledczej. Później przestał się na ten temat wypowiadać, bo okazało się, że ten człowiek obciąża obciąża również syna pana Donalda Tuska. Tak. Nie wiem, czy pan pamięta, A pamięta pani, czy coś prokuratura przez ostatnie 10 lat w tej dziedzinie zrobiła? Ale szanowny Nic. Panie pośle... I po czym okazało się, że po tych publikacjach Newsweeka sama prokuratura powiedziała, że oni co prawda znali ten wątek, ale on, że tak powiem, został, i to prokuratura absolutnie pod kontrolą Zbigniewa Ziobry, panie pośle, że został ten wątek umorzony, nietknięty, można powiedzieć. On nie został tak umorzony, on był opisywany dwa lata wcześniej, półtora roku wcześniej przez Gazetę Polską. I jakie są tego skutki, że to było opisane? Jest jakieś postępowanie prokuratorskie w tej dziedzinie? Panie pośle, ja o to pytam. No, po prostu chodzi mi o to, że te zaznania okazały się niewygodne dla pana premiera Donalda
Donalda Tuska, więc rozumiem, że z tego się wycofał. Państwo powołali zespół do spraw śledzenia rosyjskich wpływów, bo tak się nazywa. Wczoraj miał pierwsze spotkanie. No właśnie. Pani poseł Kluzik-Rostkowska jest szefową tego zespołu. Pan Piotr Pytel, pan Janusz Nosek, obaj obciążeni zarzutem współpracy nielegalnej ze służbami Federacji Rosyjskiej, jako ci, którzy pierwsi opowiadają o tym, w jaki sposób Federacja Rosyjska mogła tutaj działać w Polsce. To nie wydaje się panu takie, no, co najmniej dość kontrowersyjne, że tak powiem? Gdybyśmy mieli do czynienia z niezależną prokuraturą, to mógłbym poważnie potraktować tego typu zarzuty. Ale w momencie, kiedy już o czym rozmawialiśmy w pierwszej części tej audycji, mamy cały czas upolitycznioną prokuraturę, która w większości funkcjonuje na zasadzie polecenia przez centralę, co ma się dziać i komu ma się postawić zarzuty. Przed chwilą pan mówił, że nie można, że prokuratura właśnie tak nie działa. Powinna, bo... Nie powinna nie, działać. No mówił pan przed chwilą, że nie działa, bo nie wykorzystała zeznań krytycznych wobec syna. Pani redaktor, syna. Bo akurat te zeznania po prostu okazały się tak miałkie, tak słabo ugruntowane, że nie dało się nic z tego wycisnąć. Do gry politycznej. I je wykorzystał. Donald Tusk do gry politycznej je wykorzystał. Pierwszym faktem była publikacja w Newsweeku i jakby Donald Tusk do tego się odniósł. Nie, pierwszym faktem była publikacja w Gazecie Polskiej ponad rok wcześniej. Dobrze, rozumiem. No. Dba pani o swoją rodzimą redakcję. Nie, to nie rozumiem. O to chodzi. Po prostu jest... Szanuję to. Jest, też dbam o interesy środowiska, z którym jestem. Nie, to nie o to chodzi. Coś jest w przestrzeni publicznej wcześniej. Wtedy dla Gazety Polskiej syn Donalda Tuska się wypowiadał, więc to nie jest tak, że temat był nieznany. To sygnalizuje, więc że... Więc wracając do Piotra Pytla i tak dalej, zeznania. Znam co najmniej 5-6 przypadków w Polsce, gdzie ludziom rzekomo próbowano postawić, znaczy postawiono zarzuty, tak, prokuratura. Pod tym hasłem wyprowadzano ich o 6 rano, czy tam o 7 rano z domów. Odzierano z godności. Kamera TVP Info, że tak powiem, szła krok w krok z aresztowanym, który jest przewożony do jakiegoś do ale jakiejś prokuratury w dalszej części. Ale panie proszę, przepraszam, tu są dokumenty. Nie, ale... No, tu są dokumenty. Nawet redaktor, ma pan tam zdjęcia kompromitujące. Tak, ja rozumiem. Czapka na szafie z... Nie czapka, na szafie, czapka na głowie. Uszatka. Na głowie. Czapka uszatka. Nie, to był kompromitujący dokument. Nie. Dowód na to, że Piotr Pytel był współpracownikiem rosyjskich służb. To jest ośmieszenie polskiej służby i proszę z tego nie drwić. Nie, wiem, czy pan kiedyś widział szefa amerykańskich służb w rosyjskiej czapce, żeby się fotografował? Widział pan kiedyś ja takie nigdy zdjęcia? Nie widziałem, żeby telewizja amerykańska szła za aresztowanym szefem służb. Ale ja pytam służb. O coś innego, tak? No, ale o, to mało pan telewizji amerykańskiej chyba ogląda. Próbuję... Dziennikarze tam są wszędzie, panie pośle. Jak pani pozwoli, to coś spróbuję, jakieś parę zdań na dany temat, jak mi pani nie będzie przerywała, powiedzieć, jak mamy się tak przedrzeźniać, jak przekupy na bazarze, to dajmy sobie spokój już z tą rozmową. No to rozmową. Proszę przekupy nie naśladować w takim razie. No nie, chciałbym, żeby pani nie naśladowała i nie wtrącała się chociaż w jakąś taką dłuższą moją wypowiedź. Odnośnie jeszcze raz Piotra Pytla, bo poważny panie zarzut. Panie pośle, ja tu jestem, żeby zadawać pytania, a nie żeby panu nie się nie wtrącać. Tak, zgodzimy się co do tego, że jak już pani zadaje pytanie, to niech pani wytrzyma. A ja bym chciała, żeby pan odpowiadał na pytanie. Bardzo proszę, właśnie. No niech pani wytrzyma moją wypowiedź i potem może pani zadawać następne pytanie. Więc wracając do tych zarzutów, które stawiane są byłym szefom służb, to jest to oczywiście znowu instrument takiego odzierania zgodności, który stosuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie służby Zbigniewa Ziobry. Tylko zazwyczaj to jest tak, że łatwo się stawia te zarzuty i ogłasza w telewizji, szczególnie publicznej, ale potem trudno to udowodnić przed sądem. A znam przypadki z ostatnich 8 lat, gdzie ludzie właśnie byli pod rzekomymi twardymi zarzutami wyprowadzani z domu i przewożeni na przesłuchania, po czym okazuje się, że po cichu prokuratura umarzała w budynku polskich służb. No co robili? Prokuratura umarzała postępowanie. Ale gdyby pan był łaskaw odpowiedzieć na moje pytanie, ale ja co chciałem robili? Ale ja rozumiem, swoje. Że pan chciał. No to ale niech pani ja sama się pytam, odpowie. Nie, ale to dlaczego? To niech pani sama odpowie. Ale to pan jest polskim politykiem. Ale pani pan pozwoli, odpowie. Że ja będę odpowiadał tak, jak uznam za stosowne. Jeżeli pani chce mnie cenzurować,
Ale ja pana nie cenzuruję, ja pana pytam, a to pan ucieka od pytań. Ale ja pani próbowałem odpowiedzieć na temat zarzutów, jakie stawia pani, bardzo poważnych, wobec pana Piotra Pytla i pana Noska, bo moim zdaniem to się skończy wielkim niczym. To znaczy w pani ustach brzmi to ura bura, jacy to są przestępcy i współpracownicy. Ale co robili funkcjonariusze służb specjalnych, gdzie jest wyrok? Federacji? Gdzie jest wniosek w sądzie, pośle, gdzie jest wyrok bardzo na tych rozumiem, panów? Rozumiem, że pan no to rozmawiał z nimi i pan nie, ja w ogóle nigdy wiedzę. Z nimi, w życiu no z nimi nie rozmawiałem, no to, słucham ich tylko w internecie. Czyli w ogóle pan nie ma wiedzy na ten temat? Nie, ja mam wiedzę taką, że łatwo postawić w pisowskim państwie zarzuty wobec ludzi, którzy są nie... Rzeczpospolita Polska, tak, rządzona a pan przez jest parlamentarzystem, parlamentarzystą Rzeczpospolitej Polskiej, proszę polskiego państwa nie obrażać, panie pośle. Dalej pani jak przekupa się zachowuje, niestety, nie pozwala mi pani wypowiedzieć niczego. Widzę, że jest pan niegrzeczny nie tylko wobec mnie, ale również nie ma pan szacunku dla Rzeczpospolitej Polskiej, bo to nie jest państwo pisowskie, tylko to jest Rzeczpospolita. Dzisiaj, jeśli chodzi o prokuraturę, w dużej części. Panie są pośle, takie prokuratury, które są absolutnie na zlecenie pisowskie. Na zegar mamy dosłownie minutę. Wiek emerytalny to państwo podnieśli, czy państwo nie podnieśli? Znaczy ja tu, wie pani, w tym czasie nie byłem akurat posłem. Ale dzisiaj posłem. Pan reprezentuje tą formację. Ale znaczy, no przecież wiadomo, że była zmiana ustawy, no był podniesiony wiek emerytalny. Grzegorz Schetyna mówi, że nie został podwyższony. Znaczy, no, nie został, bo PiS potem to zmienił, prawda? To chyba nie zaczęło nawet funkcjonować, tym bardziej, że to było dochodzenie do pewnego wieku emerytalnego, a nie takie jednorazowe cięcie pod tytułem od tego dnia już działa inny system. Ja rozumiem, z tego, co pamiętam, ale to już jest historia sprzed 10 lat. Ja rozumiem, że całe środowisko pisowskie lubi żyć historią. Ja wolałbym żyć tym, co jest w przyszłości albo teraz. Wypowiedź pana ja bym posła wolał Grzegorza dzisiaj Schetyny. rozmawiać o tym, jak próbuje Prawo i Sprawiedliwość inwigilować obywateli, choćby poprzez nowe rozwiązanie, które upoważnią policję do podsłuchiwania panie messengerów, ja WhatsAppów pytam, i tego ja rzeczy. Wolałbym świeżą rozmawiać wypowiedź o ważnego polityka Platformy Obywatelskiej. O historii sprzed 10 lat. Nie, ja wolałbym rozmawiać panie o pośle, to nie jest historia, dlatego że w drugiej części swojej no wypowiedzi pan poseł Grzegorz Schetyna mówi, że rozmowa o nim i tak będzie w przyszłości, czyli o podwyższeniu wieku. Ale przecież to już nawet przedstawiciele różnych instytucji pisowskich powiedzieli, że nie da się utrzymać tego wieku emerytalnego, że będą instrumenty. Tak między innymi Paweł Borys z PFR-u, albo jego jakiś ekspert w którymś momencie to powiedział, to było chyba z rok temu, że będzie trzeba uelastycznić ten system tak, żeby można było przechodzić na emeryturę dużo później niż w obecnym wieku. No to znaczy można i dzisiaj. No nie, ale chodzi o, znaczy, no, ale dzisiaj niestety wybór bardzo często jest taki, że dochodzi się do wieku emerytalnego i decyduje się. To chyba w 80% przypadków się dzieje. To ZUS podaje takie dane, że 80% ludzi, którzy nabywają nie, wiek emerytalny. Czy państwo mają w planach w takim razie powrót do tych rozwiązań, które były? Znaczy, no tego się już w taki sposób nie da zrobić i też no, Platforma za to zapłaciła dość wysoką cenę, no przegraną wyborów, bo uważam, że kwestie tego decydowania o wieku emerytalnym determinowały wyniki w 2015 roku dla Platformy Obywatelskiej w wyborach, więc no to każdy sobie zdaje sprawę, że nie ma powrotu do takiego prostego rozwiązania. I pewnie będzie analiza tego, co zrobić dalej. Nie jestem w komisji branżowej, więc nie mam na ten temat takiego głębokiego poglądu. Pewnie będzie kwestia uelastycznienia, to o czym pani mówi, to do czego już dzisiaj PiS namawia. Tak? Nie, ale to jest. Przecież nie trzeba przechodzić wtedy, kiedy się osiąga wiek emerytalny. Można pracować dalej, nawet są specjalne bonusy podatkowe. Jeżeli ktoś pracuje, to nie płaci podatków i więc tutaj jest zachęta. Znaczy, no to właśnie będzie wymagało takiej głębokiej analizy, jak to dzisiaj się dzieje. Znaczy, jaki procent tych ludzi zostaje po osiągnięciu wieku emerytalnego, a jaki procent przechodzi. No mówię, z tego co wiem, większość przechodzi na możliwe, że w dużych miastach, tam gdzie ktoś ma zawodową, jakiś status zawodowy w sensie, że jest jakimś urzędnikiem samorządowym, ministerialnym, ma jakiś wolny zawód, no to nauczyciele, to oni zostają po przekroczeniu wieku emerytalnego, ale w terenach wiejskich, czy w terenach mniej zurbanizowanych, tam zdaje się decyzję
decyzje są bardzo, bardzo proste. I tu stawiamy kropkę. Pan poseł Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Klub Parlamentarny, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.